Cohabitat jest to organizacja, w której skoncentrowaliśmy się na prototypowaniu kultury trwałej, która mogłaby trwać 1000 lat. Kultura trwała na 1000 lat to jest taka, która przede wszystkim jest w stanie regenerować zdrowie samej siebie, wszystkich swoich uczestników, środowiska naturalnego, więc szukamy takich rozwiązań, które pozwalają się organizować ludziom w taki sposób, żeby na co dzień, a poprzez zwyczaje moglibyśmy zachować dobrostan nie tylko nas samych, ale też środowiska naturalnego. Cohabitat powstał, można powiedzieć, z niczego. Nie mieliśmy żadnego kapitału finansowego na początku. Nie było jakiejś grupy, która rozpoczęła to. Nie było jakiejś wielkiej wizji. Wszystko zaczęło się od działań internetowych. Ja tak intuicyjnie czułem, że kwestia zbudowania jakiegoś większego ruchu wokół tematów, którymi się zajmujemy w Cohabitacie, jest kwestią tak naprawdę zbudowania sieci, gdzie te informacje, gdzie ludzie mogą się wzajemnie wymieniać informacjami w taki sposób, że to w przyszłości nie będzie zależało tylko od mojej inicjatywy, tylko będzie to mogło działać w taki sposób, że ludzie, którzy czują, że te sprawy są ważne, będą mogli się wzajemnie spotykać i wymieniać tymi informacjami. Już na samym początku, już w 2011 roku, czułem, że to sieciowanie to jest bardzo ważna sprawa, żeby połączyć ze sobą kluczowe osoby, które generują, produkują informacje. Wtedy to byli po prostu pierwsi w Polsce entuzjaści budownictwa naturalnego, naukowcy, którzy faktycznie wykonywali jakieś badania na swoich uczelniach. Więc Cohabitat Gathering, pierwszy festiwal w 2011 roku, był takim celem, który pozwolił położyć fundamenty pod całą sieć. I to wydarzenie, które zaczęło się przez internet, poprzez to, że wykorzystaliśmy Facebooka i media społecznościowe do tego, żeby odnaleźć ludzi, którzy na co dzień w swoich własnych środowiskach nie odnajdują może partnerów do rozmowy, ale w Polsce okazało się ich dostatecznie dużo, żeby sformować wydarzenie rangi ogólnokrajowej. No i to miało decydujące znaczenie ze względu na to, że taka grupa osób, która się pojawia w jednym miejscu i odnajduje wspólne idee, wspólne wizje, uzyskuje też tożsamość. Tego, że to nie tylko ja sam myślę o tym w zaciszy swojego umysłu, ale również są inni ludzie, którzy tak samo jak ja uważają, że te rzeczy są ważne. I to jest taki punkt przełomowy, w którym ludzie zaczynają faktycznie realnie patrzeć na coś, co jeszcze wczoraj wydawało im się jakąś być może nie do końca realną wizją. I to sieciowanie zaczęło się festiwalem w 2011 roku, kontynuowaliśmy to w 2012 roku i regularnie już przy okazji innych wydarzeń spotykamy się w świecie rzeczywistym. Najpierw nawiązujemy kontakty przez internet, dzięki mediom społecznościowym, jest to znakomite narzędzie do tego celu. A potem nawiązujemy relacje i to jest super ważny etap, że sieciowanie to jest nawiązanie takiego przepływu informacji, ale dopiero inspirowanie i faktyczne wspólne działanie zaczyna się dopiero wtedy, kiedy nawiązuje się relacje. Ludzie muszą się ze sobą spotkać w świecie rzeczywistym i po prostu się ze sobą poznać. Więc często nasze wydarzenia mają taki element po prostu wspólnego bycia razem. Często jest to po prostu ognisko. Innym ważnym elementem sieci jest to, że jeżeli jest odpowiednio duża, załóżmy jest to 1000 osób, to w ramach tej sieci osoby, które tworzą tą sieć, one dysponują praktycznie dowolną, potrzebną umiejętnością i kompetencją, która potrzebna jest do rozwoju danej dziedziny, która spowodowała w ogóle, że ci ludzie się zrzeszyli albo zgrupowali. Większość zadań, które przed sobą stawiamy, to jest coś, co nigdy wcześniej nie było robione, więc de facto trudno jest... Aha, jeszcze z tego powodu, że nie dysponowaliśmy kiedyś jakimiś własnymi środkami finansowymi, to po pierwsze nie mogliśmy zlecić jakichś zadań na zewnątrz, bo ani nie byliśmy w stanie kogoś zatrudnić, ale też nie mieliśmy możliwości finansowych, żeby to sfinansować, to po prostu w ramach tej sieci znajdowały się osoby, które po prostu decydowały się zrobić to, co było w danej chwili do zrobienia. Początki wspólnej pracy na bazie wolontariatu później przeradzały się już na bardziej zaawansowane relacje współpracownicze,
gdzie powoływaliśmy spółdzielnie albo w całe organizacje typu FabLab albo Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, właśnie z osób, które wcześniej wykazały taką szczerą i autentyczną chęć pracy na rzecz jakiejś sprawy. I to jest dla mnie niesamowita, niesamowita sprawa. Pracować z ludźmi, którzy tak z serca chcą i rozumieją i mają wolę działać, nawet kiedy sytuacja jest taka, że no to jest zupełny początek i wymaga to takiego pionierskiego ducha. Dla mnie się to najlepiej z takimi ludźmi pracuje. No i to właśnie dzięki sieciowaniu, dzięki temu, że właściwie entuzjazm i serce do sprawy powoduje, że sprawy się toczą, bo pracuje się tylko w sieci, pracuje się tylko z tymi, którzy są aktywni w sieci. To nie są jakieś stałe punkty. Czasami ludzie się wymieniają w sieci i to też jest ok. Na przykład my prowadziliśmy przez długi czas fanpage'a na Cohabitatu, który jest kluczowym takim naszym zasobem, w sposób, który był bardzo rotacyjny, czyli ktoś mógł w danej chwili pracować, zrobił parę rzeczy, potem nie mógł, natomiast no, w ramach sieci reagowała w taki sposób, że zadanie było do zrobienia i zawsze ktoś był w stanie coś zrobić. Osobiście jestem zwolennikiem takiej koncepcji, że wiedza powinna być dostępna dla każdego, kto chce po nią sięgnąć. Wiedza jest tym czynnikiem, który determinuje świadome decyzje i od zawsze w Cohabitacie było dla nas ważne, żeby źródła informacji albo w ogóle informacje, które są kluczowe do podejmowania decyzji, w tym przypadku dla nas w zakresie budownictwa, były dostępne. Stąd w ogóle cała inicjatywa wydawnictwa Cohabitatu, w której wydaliśmy 4 kluczowe książki, które stymulują dzisiaj cały rynek budownictwa naturalnego w Polsce. To wydawnictwo powstało i istnieje dzięki temu, że jesteśmy dobrze zsieciowani z ludźmi. Nikt, żadna racjonalnie myśląca firma wydawnicza nie wydałaby tych książek ze względu na to, że nie są zsieciowani z ludźmi, nie są zsieciowani z potrzebami tych ludzi. My mogliśmy sobie pozwolić na to ogromne ryzyko tylko dlatego, że mamy kontakt z tymi, którzy naprawdę czują wizję i czują moment rozwoju, w którym jest ta branża budownictwa naturalnego. Mając ten sygnał zwrotny z sieci, mogliśmy zrobić ten krok i faktycznie sieć zareagowała. Wszyscy ludzie, którzy w tej sieci byli, poczuli, że to jest ważne i dołączyli się do tego projektu. A dzisiaj z książek Cohabitatu korzystają studenci uczelni technicznych, wydziałów architektury i budownictwa i faktycznie ten taki wspólny wysiłek ma dzisiaj wymierny kształt. Dla mnie struktura sieciowa organizacji i w ogóle struktura sieciowa wokół jakiejś ważnej sprawy to jest kluczowa rzecz ze względu na bezpieczeństwo tej idei. Jeżeli cokolwiek jest ważne społecznie, nie powinno być zakorzenione tylko i wyłącznie w umysłach kilku osób, zwłaszcza jeżeli chodzi o finansowanie. Doszedłem po kilku doświadczeniach z finansowaniem z różnych źródeł, z crowdfundingu, z jakichś funduszy czy sponsoringu, doszedłem do wniosku, że ważne sprawy muszą być zakorzenione w sieci. Zarówno w zakresie idei, ale również w zakresie finansowania. Tylko wtedy idea będzie mogła się skutecznie, trwale rozwijać, jeżeli jakieś zmiany koniunktury czy czegokolwiek będą mogły być zbuforowane przez sieć i wzięte na barki, czy nawet ryzyko po prostu wzięte na barki przez dużą grupę osób, a nie kilka, które zwykle nie są w stanie dzierżyć jakiegoś ryzyka, które jest nieracjonalnie duże w stosunku do jednostki. To, w którym momencie jesteśmy teraz jako organizacja, to w tym momencie mamy nawiązane relacje z 400 osobami z całej Polski, które tworzą z nami projekt Lato Twórców w ramach budowy prototypowej osady autonomicznej. To, co jest niesamowitego w tym, to wiem, że za 3 lata będzie 1200 osób w tej gromadzie i oprócz tego, że będzie możliwe sfinansowanie budowy prototypu tej osady, ta sieć kontaktów będzie na tyle mocno rozbudowana, że naprawdę będziemy mieli wewnątrz zespołu każdą możliwą kompetencję i ludzie wzajemnie między sobą również będą mogli się wspierać. Planujemy napisać taką aplikację tłoka, która będzie pomagała w organizowaniu się grup osób, które będą mogły sobie pomagać na budowach domów.
I tak sobie myślę, że sieciowanie to jest absolutna przyszłość realizowania ludzkich potrzeb. Po pierwsze, to jest taniej. Po drugie, można zrealizować potrzeby nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Można się inspirować. I po prostu jest dużo bardziej zabawnie w trakcie, co też jest ważne. I nawiązujemy te relacje z innymi ludźmi, one są oparte też o zaufanie. I mamy to poczucie, że to wszystko dookoła ma jakąś taką większą wartość niż tylko jakaś zwykła transakcja finansowa. Więc dzięki mediom społecznościowym, które zrewolucjonizowały internet, idziemy trochę w stronę rewolucjonizowania również takiej przestrzeni pozainternetowej, ale dzięki internetowi, bo internet i media społecznościowe pozwoliły wykształcić plemiona, czyli duże grupy osób o bardzo podobnych preferencjach, zainteresowaniach i ideach. I teraz jest moment, kiedy te plemiona wychodzą z internetu i zaczynają działać. To jest ten moment, kiedy te dojrzałe sieci faktycznie wpływają na materialną rzeczywistość i to jest totalna przyszłość, którą na pewno w Cohabitacie będziemy inwestować. Jakiś czas temu obejrzałem TEDa na temat idei w ogóle i tam jest przedstawiona struktura idei. Otóż okazuje się, co znajduję również w moim doświadczeniu, że idee nigdy nie wpadają ludziom do głowy w takiej skończonej formie. Najczęściej jest to ewolucja i idee rozwijają się w sieciach, gdzie bardzo wiele osób w kolejnych interakcjach między sobą, które często, jak są to interakcje na żywo, to ta idea bardzo szybko ewoluuje, ale idee rozwijają się właśnie w przestrzeniach pomiędzy, gdzie następuje komunikacja. Czasami pewna idea potrzebuje bardzo wielu lat, żeby dojrzeć i bardzo wielu kroków, kolejnych iteracji, kolejnych przekształceń i zmian, żeby wreszcie dojrzeć do jakiejś takiej swojej formy, która może się skutecznie zamanifestować i zmienić jakiś kawałek materialnej rzeczywistości i zmienić świat w tym sensie, jakim tutaj chcemy to rozumieć. Sieciowe środowiska, tutaj to obserwuję, kiedy ludzie przyjeżdżają do osady, bardzo mocno stymulują umysły, zapewniają umysły do tego, żeby przekształcać, zmieniać. Jest to bardzo elastyczne środowisko, w którym powstaje bardzo wiele innowacji. Bardzo szybko można je skonfrontować. Taka sieciowa komunikacja pozwala wiele pomysłów po prostu zabić w tym momencie, kiedy okazuje się, że są po prostu nie realizują potrzeb takich, o które tutaj wcześniej udało nam się zdiagnozować. Więc z jednej strony to sprzyja zabijaniu pomysłów, które nie mają sensu, ale z drugiej strony bardzo promuje te, które w jakiś genialny sposób nagle objawiły się w jakiejś komunikacji pomiędzy teoretycznie przypadkowymi osobami. Nigdy nie wiadomo, jak to się dzieje, że te pomysły się pojawiają. One się po prostu wyłaniają w takiej komunikacji. I to jest też coś, co bardzo możemy tutaj obserwować. Wiele z takich pomysłów w ogóle na kluczowych w rozwoju habitatu pojawiło się w takich luźnych rozmowach, w luźnej atmosferze, w zwykłej wymianie inspiracji. Wszystkich zainteresowanych skutecznym działaniem zachęcam do tego, żeby tworzyć sieci, ze względu na to, że sieciowe organizacje są bardzo odporne na... Znaczy są bardzo trwałe, jeżeli chodzi o możliwości adaptacji do nowych sytuacji. Są bardzo szybkie w zakresie innowacyjności. Po prostu w takich środowiskach idee są w stanie niesamowicie szybko odbijać się od kolejnych umysłów i ewoluować, być poddawanym kolejnym przemianom, kolejnym iteracjom. A więc to ogromnie skraca czas. Bardzo szybko weryfikuje, czy coś ma sens, czy nie. Daje dużo satysfakcji ze względu na to, że mamy kontakt z żywą osobą i z inną inteligencją. I nie wyobrażam sobie czegoś bardziej skutecznego niż pracę w sieci. Dowodem też na to jest to, że cały naturalny świat jest oparty o sieci i cała kompleksowość wymiany informacji i organizacji zawsze ewoluuje w stronę sieci, która jest taką chyba jednym z najbardziej dojrzałych form tego rodzaju. Także zachęcam, pozdrawiam i dziękuję za uwagę.